Witam serdecznie, znajdujemy się w podziemnym studiu Polskiego Radia, oczywiście audycja numer raz na fali, razem ze mną Bonson, witam cię serdecznie. Siema. Mój drogi, widzimy się drugi raz w tym samym miejscu, czyli tak, lubisz przesłuchania. U ciebie tak. Uwaga, zaczęło się. Nie, właśnie widzisz, gadaliśmy o tym, bo kiedyś tutaj, no nie wiadomo czy w tych pomieszczeniach, czy w innych, ale kiedyś ponoć tu się odbywały nieoficjalne przesłuchania, jako że z wytłumione pomieszczenia, więc mogły tutaj być jakieś męczarnie i takie inne rzeczy. Ja nie zamierzam tego dzisiaj robić, na pewno nie zamierzam cię za bardzo zmęczyć, tym bardziej, że no ty nie żyjesz, więc jak ja mam cię zmęczyć, skoro ty nie żyjesz. Słuchaj, bo pierwszy singiel, jako że zawsze śledzę twoją twórczość, gdyż po prostu podobasz mi się jako raper, jako człowiek, jesteś kolorowy, twoja muzyka też jest zawsze bardzo ciekawa. Przy ostatniej płycie, później spotkaliśmy się chyba w Giżycku, gdzie grałeś koncert, jak dla mnie świetny koncert, bardzo mi się to podobało. Dlaczego postanowiłeś umrzeć w takim razie? Ponieważ też pytam o to pod takim względem, że już jeden raper postanowił umrzeć. Młodszy, trochę, z młodszego pokolenia. Czy to jest w tej chwili jakaś taka moda, że raperzy chcą umrzeć? Powiedz. Solar. Klub 27. Umarł. Tylko on zrobił jeszcze wokół tego zamieszanie w ogóle, że wrzucał... No tylko tematycznie tam raczej nie ma nic o umieraniu. Ani... Mm-hmm. Poza tym, że ma 27 lat i... No to Klub 27, że... Klub 27, tak, no to tak. Jak słuchałem tą płytę, to w ogóle jest zupełnie inna i o czymś innym. No właśnie, wiesz, tak, no. tak. Ale akcja promocyjna była mocno w tym sensie, że on zwariował na początku na Facebooku posty, że koledzy się nazywają, no jakaś tam depresja. Z jednej strony pomysł fajny, ale z drugiej strony mocno go tam zdisowali. Tak, nie przyjęło się to. No, nie przyjęło się były, to. No, różne opinie w ogóle o tym były, nie? No to ryzykowny dość pomysł, tak? No właśnie. Bo wiesz, jak on powiedział, że jeszcze to się miało śmiercią zakończyć, no to... No tak. Wiesz co, ja kiedyś o tym myślałem i to parę lat temu z Winim na ten temat gadałem, że mówię, ale to już by było za grubo, wiesz, no to już za gruba faza, to się wszyscy od ciebie odwrócą przecież. No właśnie. Jaki to musi być, wiesz, ładunek emocjonalny, jaki ci ludzie by przeżyli, jeśli naprawdę ktoś jest twoim takim fanem i nagle wiesz, pff, a ty sobie wychodzisz i to... It's a prank, bro. Tak. Wiesz, a jeszcze w ogóle myśleliśmy o tym, żeby zrobić coś takiego, nie? Na 3 miesiące zaszywam gdzieś, wyjeżdżam, ale to dawno, wiesz, takie luźne myślenie i zrobić koncert ku pamięci taki, że przyjeżdżają wszyscy i nagle ja wychodzę gram. A, okej, okay. A to tylko, fajne. To by się linczem skończyło. Ale właśnie nie wiadomo, słuchaj, żyjemy w takich czasach, że wszystko jest możliwe. No tak. Szczególnie, że pamiętajmy, że no jeżeli ktoś wierzy, no to wiadomo, że Pan Jezus zmartwychwstał po 3 dniach, no to mógłbyś po 3 miesiącach zmartwychwstać równie dobrze. I też by był to jakiś plan na promocję, ale umówmy się... Nie, dla mnie trochę za grubo, wiesz, jednak bym trochę się obawiał, ryzykowne to mocno. No przykład Solara pokazuje, że to, wiesz... Cienka linia. Dużo minusów miała ta akcja, nie, no jakiś, nie wiem, czy efekt by osiągnął taki, jak chciał, ale widziałem, że raczej ludzie dość krytycznie do tego podeszli. No właśnie, dzisiaj dostałem telefon od jednego od menadżerki jednego z raperów, nie będę mówił, bo to pewnie tajemnica. Też mnie zapraszał na swój pogrzeb, więc bardzo ciekawa sprawa. Może wszyscy po prostu się przekręćmy. 2018, wiesz. Wróćmy za 20 lat, jak się wszystko uspokoi. Rap zmieni swoje oblicze po raz kolejny. Słuchaj, no bo może patrząc na kondycję rapu, po prostu nam już przychodzi tylko w łeb sypa. No właśnie. Nas już dawno nagrał płytę Hip Hop Is Dead. Tak, co prawda KRS-One w przeciwbiegunie nagrał, że hip-hop dalej żyje, więc ja myślę, że należy i tak zawsze gdzieś tam być pośrodku tego wszystkiego i za bardzo nie przejmować się ani jedną, ani drugą stroną, tym bardziej, że no, twoja poprzednia płyta była mieszanką i trochę takiego, nie wiem, czy truskulowego rapu, ale takiego rapu, jak ja to nazywam, ale też nowoczesnego, więc ty gdzieś tam też przez to, tą przemianę gdzieś tam przeszedłeś. Tej płyty w całości jeszcze nie miałem okazji posłuchać, ale powiedz mi, co na niej może być fajnego dla ludzi, którzy nie znają Bonsona, którzy wezmą tą płytę i stwierdzą, no tak, czarna okładka, złote napisy, Bonson nie żyje. No, jest dość ciężka, wiesz, tak, na pewno technikę będziesz miał, jeżeli tęsknisz za takim rapem z emocjami, wiesz, typu PZ mało lat, no to tam masz taką dawkę tych emocji, że wiesz, że tego słuchać czasami, to no wiesz, Marcin Flint powiedział, że jak wracał na kacu, no i słuchał tej płyty, to go tak z emocji wystrzelała, że już nie miał siły, od razu padł. Czyli lepiej na kacu nie słuchać tej płyty. O, na kacu na pewno nie. Bo tak wiesz, samo jak no, jest bo w pobliżu opakowanie żyletek. No. Lepiej nie, dobrze. Wiesz, ona była pisana na kacu, w sztosie takim, wiesz, takie, miałem takie pół roku, które po prostu strasznie wyniszczyło mnie, nie? I tak psychicznie jakby trochę nie...
nie dociągnąłem. Ale przy nagrywaniu tej płyty, czy tak, w ogóle to życiowo? Ta płyta jest konsekwencją tego, wiesz. Czy tytuł powstał na końcu, rozumiem, tak? Tak? Znaczy, no tak, i tytuł, jest, tytuł na początku, w trakcie, to on był taki, wiesz, dosłowny jakby, no bo no naprawdę się głupio pogubiłem, nie? Ale potem jak nagrałem tą płytę, no to ten tytuł bardziej taki, wiesz, postanawiał umrzeć, typu takie oczyszczenie siebie, nie? Że, katarzis, że, tak. Takie na nowo, wiesz, jest tak teraz. Czyli wyznałeś tu grzechy? No tak, wszystkie. Ale wszystkie i to tak, że wiesz, tak postanowiłem, że nic nie będę cenzurował, wszystko jadę, słuchajcie, to będzie, ale wiesz, nawet nie myślałem o tym, co kto powie, bo wiesz, nie nagrywałem takiej płyty po to, żeby ktoś, zastanawiając się, co kto powie, tak? No nie, no wiadomo, że... Zupełnie mnie to nie interesowało. Nie, no wiesz, no zazwyczaj to się robią płytę, że to się może spodobać, to się może nie spodobać, tutaj tak zrobię, to tak, a ja miałem tu kompletnie, wiesz, gdzieś. Słuchaj, właśnie a propos tego, bo ostatnio nawet chyba dwóch raperów, nie wiem, bodajże Białas i ktoś jeszcze napisali na Facebooku, tam też wybuchła wokół tego burza, z pytaniem do swoich fanów, co by chcieli usłyszeć na nowym albumie. Czyli sugerując, że no, nie wiem, nie mają pomysłów, bądź też to, co ty mówisz, no, że tak naprawdę nie powinniśmy się za bardzo przejmować, nagrywając płytę, czy ta płyta się jakoś tam strasznie spodoba. Wiadomo, że pod względem, nie wiem, marketingowym, promocyjnym, fajnie jest mieć jeden singielek, który będzie hulał i który gdzieś tam zaszczepi nie tylko hip-hopowe głowy, ale może gdzieś tam pójdzie nowe, jeszcze... Może pójdzie szerzej, ale z drugiej strony umówmy się, no, rap zawsze miał być szczery, zawsze miał być dosadny, zawsze, no, może nie do końca z tym przesłaniem to tak nie jest, no, bo jest rap z przesłaniem, wiadomo, że jest rap bez przesłania. No, wiesz, no, to już jest muzyka, no, też rap już też ewoluował tak, że no każdy może coś tam robić, wiesz, innego. Jeden będzie nazwiał z przesłaniem, drugi będzie przekazywał jakieś emocje, a trzeci będzie po prostu sobie podśpiewywał, nie? Ale wiesz, no najważniejsze, że nawet jak śpiewasz, robisz jakiś taki ultra new school, no to staraj się to robić dobrze i włóż, wiesz, włóż jakieś serducho albo w te teksty, no nie, nawet nie, wiesz, nawet nie musisz tego serducha wkładać, chcesz, to rób na tym pieniądze, tylko ludziom banialuków nie wciskaj i chociaż rym jakiś znajdź porządny, a nie, wiesz, a nie, wiesz, refren jest najważniejszy, a zwrotki to są tylko dodatki, na które, wiesz, tak naprawdę ci raperzy dzisiaj nie zwracają uwagi zupełnie. No nie zwracają, tym bardziej, że ja jak obserwuję scenę w Stanach Zjednoczonych i faktycznie gdzieś tam są przebłyski fajności, ale ostatnio DJ Abdul puścił utwory z najnowszej płyty Tri Amigos. Na pewno znasz tych panów, czy nie znasz? Nie znasz Migosów? A, Migosów. Migosów, ja myślałem, że uchował się jeden, co Migosów nie zna. Ja zrozumiałem Tri Amigos. A, Tri Amigos, no to... Tri Amigos, nie znasz, co ty, no. Tacy z Meksyku, rozumiesz? Nie, Migosi wydali nową płytę i powiem ci szczerze, że zaszczepili tam do tych utworów oldschoolowe wątki, między innymi z Keres One'a, jakieś sample i tak dalej. A to, I powiem ci szczerze, że naprawdę pokazuje się, że ci Migosi, pomimo tego, że to takie jest niby głupie płytki, z premierem też przecież, kto tam ostatnio nagrywał? Z premierem ASAP Ferg chyba tak, zrobił kawałek. No, i to niezły, truskulowy numer, kawałek. Tak, no. Bardzo fajny numer, więc tam już powoli też to wraca, wiesz, no bo ludzie są trochę zmęczeni. No, ile można, no też mi się wydaje. Ile można, wiesz, no to trochę już się tego porobiło, tym bardziej, że ci newschoolowcy, oni sami sobie na złość robią, bo słuchasz 5 numerów i oni mają takie same głosy. Wszyscy nawet. Same ja myślałem, numery. Że ja słuchałem w jakimś tam radiu internetowym sobie muzyczki, leci 5 numer, ja mówię, co tu, tą płytę gościa puścili, no. Nie? A patrzę, to zupełnie inny facet, no. Nie? No tak, tak, gdzieś tam Young Delphin, Young, inny Young i dużo Youngów się porobiło, wiadomo, że młodzi, no to, no to Youngi, ale faktycznie bardzo ale dużo... Ale wiesz, kiedyś był, wiesz, no to Big Popa, wiesz, no tak, tak. Big Pan, no. A dzisiaj wszyscy kiedyś są Lil. Kiedyś były Grubasa, teraz tak, wszyscy dzisiaj Lil, Young. I jeszcze są wszyscy fit na dodatek. Potem ty też się zrobiłeś taki fit, że jak dzisiaj się zobaczyłem, to mówię, no bardzo znowu schudłeś. Bardzo mi, no nie tak znowu, wiesz. No bo jednak na wakacje obejrzysz sobie klipy do Bonsol, no to tam 90 kilo waży. O, no to, to faktycznie dobrze. No to zdrowo, to zdrowo wyglądałeś. Wiesz, ja czasami pusty się, rap. Pusty rap. Ja czasami się przerażam, patrząc na niektórych raperów albo na niektóre kobiety, które dzisiaj widziałem zdjęcie na przykład Angeliny Jolie, gdzieś tam w jakimś plotkarskim oczywiście portalu, że no schudła anorektyczka. I faktycznie patrz na tą Angelinę, która zawsze była taka, no może nie była nigdy gruba, ale zawsze była przy kości i tutaj i ten, rączka, a tu
chudzinka taka, że kosteczki wystawały. I mówię, czy to jest jakieś dążenie do takiej bezsensownej perfekcji czasami w tym, żeby być jak najbardziej fit, jak Ty, najbardziej chudym? Wiesz co, mi się wydaje, że to jak ze wszystkim, nie? Bo tak jak z tatuażami na przykład też. Jedziesz i nagle robisz sobie jeden nagle tatuaż, a nagle na gębie masz tatuaż. No. I nie wiesz kiedy w ogóle. No tak, wiesz. Dokładnie, wiesz kiedy się zrobiły. No, no wiesz, mi się wydaje, patrząc na ludzi, jak na siłownię latają i tak dalej, jaka to nagle się pasja ich robi. To jest fajne, bo to zdrowe jest, tak? Tak, więc... no, że to wiesz, że to jednak chyba też uzależnia w jakiś sposób. Ja tym bardziej chyba, jak widzisz efekty, ja nie ćwiczę. To ja, wiesz, ostatnio 10 kilo zrzuciłem i na diecie mniej żrej po prostu. Po prostu, mniej jesz. No. Raz poszedłem na siłownię z kumplem moim, co tam pracował, to dwa razy poszliśmy, raz przed siłownią jakiś spalacz wziąłem, myślałem, że zejdę na tym rowerku, powiedziałem, że więcej nie ja przyjdę. Ja też bym przeszedłem, to jest straszne, ja to też tego nikomu nie polecam. Serce mi mało nie wyskoczyło z gardła. No, to jakaś... no ja myślałem, że ja mówię, ty słuchaj, muszę iść, bo ja się czuję, jakbym się nie wciągał czegoś. No ja tak, tu nie tak, wytrzymam tak. I się wszyscy na mnie patrzą. To prawda. Mówię, idziemy stąd, spadamy. Już więcej nie przyszedłem, bo już mi aż wstyd był. Coś w tym złego jest. Ale właśnie a propos tego fit, ten rap też się trochę wyszczuplił, bo te wszystkie nowe rzeczy to są bardzo minimalistyczne brzmienia. Tam jest, nie wiem, bas, jakiś tam dziwny dźwięk jeden. Oczywiście wszyscy się tym jarają, a tak naprawdę moim zdaniem nie ma w tej nowej muzyce duszy, która była kiedyś. Może ta dusza była w samplach, może ta dusza była w podejściu do muzyki, ale w tej chwili wszyscy robią tak... Zdaje mi się, że w podejściu, wiesz? Mówisz, że to wszystko to jest podejście, czujesz jak... Wiesz, nie chcę zarzucać, że wszyscy wchodzą i robią, ale wydaje mi się, że oni nie mają potrzeby, przynajmniej większość nie ma potrzeby robić rapu, bo tak czują i bo chcą, bo mają taką zajawkę, tylko większość jest nastawiona na zrobienie jak największej liczby wyświetleń, o to wiesz, no i to kapusty. Czuć chyba, nie? I nie czuć, wiesz, takiej pasji w tych numerach, tylko po prostu, no nawikę i tyle, nie? No i właśnie, takie, no. Wiesz, no. Tak no, mi się nie, wydaje. Tak jest, ja myślę, że mamy rację, ale myślę, że ci młodzi raperzy by powiedzieli, nie no, co te dziady gadają. No że, właśnie. To przy inny świat jest, przecież nikt dziady siedzą w kiedyś swoim to było, dziadowskim kiedyś świecie, to było. Kiedyś to było, a teraz to my przyjmujemy scenę. Co lepsze, faktycznie tych młodych ludzi. Ja mówię, dobrze, że są ci jeszcze raperzy, którzy gdzieś tam starają się udźwignąć to brzemię dziadostwa wiekowego. Nie, no brzemię dziadostwa to jest, wiesz, nawet nie wiekowego, ale dziadostwo, bycie dziadem to jest, wiesz, to jest zobowiązujące. To jest zobowiązujące, słuchaj. Nie można na za dużo sobie pozwolić. Dobra, wróćmy do albumu, ponieważ tematy poboczne są jak najbardziej potrzebne, ale płyta nagrana z jednym producentem, tak? Tak. Cała. Czy to... Cała, jest tylko jeden numer z zespołem zrobiony na ten, chcesz mnie poznać. Okej, okay. Z żywym bendem w sensie. Tak. Dobrze. Że Pelo to wszystko zrobił i Pelo jest tam klawiszowcem w tym bendzie, którym gramy. Na klawiszach Pelo gra, prawda? Tak. Na klawiszach Pelo gra i klipy robi. Tak? I klipy robi. No wiem, to mi też Mops wspominał. No widzisz, jak już druga audycja, Pelo. Zaraz Pelo musi tu przyjechać na wywiad, kurde. No i zrobił właśnie on muzykę do tego, nie? Tam okay. KPSM miał tam zrobić bas, żeby chociaż było, że coś tam, wiesz, zrobił, ale bas zrobił Puzel, bo KPSN jednak powiedział, że tak. Że nie za bardzo. No, a gitarę też ogólnie wywaliliśmy i dograł ją Kamil Sarnicki żywą, także. Okej, okay. A dlaczego tylko jeden w takim razie kawałek z bandem? Czy to miało być taki właśnie rodzynek na nie, zasadzie, nie, to był numer nagrany zupełnie, wiesz, nawet nie wiem, czy ja na tą płytę to nagrałem. Chciałem taki numer nagrać, tam wiesz, tam coś śpiewam w tym refrenie trochę. No i taki miałem pomysł na to i po prostu myślałem, że szkoda by było to tego nie wykorzystać, tego numeru, nie? Że no bardzo fajnie on będzie pasował do całości. No właśnie, czy wygodnie się pracuje z jednym gościem? Najwygodniej. Najwygodniej, no, tak? Tak, dla mnie tak, wiesz, bo jest spójność, tak, tym album jest spójny. Raz pracowałem na Znany i Lubiany tylko z tymi płytami, z producentami różnymi, no to przecież chyba nawet u ciebie powiedziałem, że już, no tak. Już chyba więcej nie. Tak, to była ciężka przeprawa. Za dużo dla mnie ogarniania jest. Wiesz, jestem wygodny, mnie Solpit strasznie rozpieścił, bo on się zajmie wszystkim, on zrobi bity, wiesz, wyśle bity, nawet nie wysyła paczki, żebym ja sobie coś wybrał, tylko wysyła mi 8 bitów i mówi, masz tam nagrać. I aha, to, no, po ja prostu. Siadam, nagrywam, daję mu wokale i od tamtej pory on się wszystkim zajmuje, wiesz, jeszcze te klipy zrobimy, ale on i wyśle te płyty i spakuje i podpisze i tak dalej. No to dalej, skarb, wiesz, po prostu no to taki jest to skarb, producent. Skarb, tylko później się nie odzywa, wiesz. A. Mówię, ty pomogę ci, mówię, weź mi parę do mnie, mi sztuk przyjedzie, ja też powysyłam. Dobra, poradzę sobie. Jak się zaczyna pakowanie, to jest koniec już. Nie, no się tak. Nie odzywa, wyzywa. Znika. Okay. No wiesz, już nie robimy nigdy więcej nic. No tak. Ale słuchaj, no artyści zazwyczaj mają w takiej słabości, no, sztuka się w bólach rodzi, wiesz. Taki. Uwielbiają się obrazić, uwielbiają się gdzieś tam z kim
kimś pokłócić. Wiadomo, że to wrażliwe po prostu duszyczki są. No pewnie, że tak. Więc wiesz, to jak najbardziej. Słuchaj, no myślę, że twoja płyta też jest dla wrażliwców. Ja dzisiaj sobie wrzucę, jak będę wracał samochodem, co prawda niedaleko, więc przypuszczam, że ze 4 kawałki pewnie łyknę do Marysi Starosty, której jestem bardzo ciekaw, ponieważ zawsze gdzieś tam Marysię bardzo lubiłem za to, co ona robi, bo ona zawsze gdzieś tam oprócz płyt z Wojtkiem Sokołem, no to sama nic nie zrobiła. Ja czekam na jej płytę solową, bo widzę, że ona coś tam robi i widzę zdjęcia, bo mają na Instagramie i obserwuję. Czy pomysł na gości też był jakiś przemyślany a propos całej tematyki, całego ciężaru tego? Czy stwierdziłeś, że... No bo Marysia też do tych delikatnych, nie mówi o jej urodzie czy też kobiecości, ale o jej tematyce piosenek, no wszystkie większość kawałków z Sokołem to były takie ciężary. Cięższe. Nawet można powiedzieć. Czy tym się kierowałeś, wybierając ją na... Nie, ja bardzo ją po prostu lubię i chciałem bardzo z nią mieć numer. I jak napisałem do niej, miałem nawet numer już w głowie. Numer telefonu do niej miałeś w głowie. Nie. I napisałeś. Nie, ona do mnie zadzwoniła. Okay. I zapisałem wtedy, bo ja tak mi się zdarza, wiesz, nie zapisać numeru i tak później głupio, jak ktoś dzwoni, a nie bardzo głos poznaje i tak, to jest najlepsze, nie? I czekam, żeby aż ktoś naprowadzi mnie, kim jest. Tak, czasami trzeba samemu naprowadzić, nie? A co tam tego i zadajesz pytania klucze, a tu nic, dalej nie wiadomo kto. No i wiesz, no Floyd pasuje też bardzo jako gość, tak? Bo jego stylówka, on też jest taki, też jest mocno truskulowy, też taki, wiesz, emocjonalny. Łuszy, no to jest gość, którego bardzo lubię, on jest z Gryfic i wiesz, po prostu to jest fajny gościu, który w jeden dzień nagrał tą zwrotkę. Okej. I nie trzeba było w ogóle czekać i prosić. Wszystko, wiesz, wszystko pięknie zrobione, także jeszcze do tego numeru Border miał być Małolat. Nawet do niego tam napisałem, ale wiadomo, no nie wyrobiliśmy się. No tak. A specjalnie refren pod to był robiony, nie? Bo tam w tym refrenie jest właśnie follow-up do jego numeru. Mm-hmm. Więc myślałem, że jeszcze tak to się nam uda ugryźć, no ale niestety się nie udało. Jest Floyd z KPSR-em i jest, wiesz, ale jestem bardzo zadowolony, bym nic nie zabrał, nic nie dodał do tej płyty. Wiesz, dla mnie jest jak najbardziej spoko. 12 kawałków, czyli tak naprawdę fajna średnia, bo patrzę na ilości kawałków zazwyczaj u artystów. Ostatnio Mops miał chyba z 16. Słuchałem ostatnio też raz Mentalizmów, oni też mają jakoś coś koło tego. Ja zawsze uważałem, że krótka płyta to nie jest nic złego, tak? Że tam 10-12 kawałków moim zdaniem to jest idealnie. No lepiej zostawić niedosyt niż przejeść tego słuchacza. Dokładnie, bo nagle dwupłytowy album i po prostu powsadzać wszystkie kawałki, które gdzieś tam mogłyby się zmarnować. Chociaż wiadomo, że czasami jak te kawałki odpadają, to później nie wiadomo co z nimi zrobić. Czy je wpuścić do sieci, czy może na następną płytę będą. Ja jako bardzo taki raper produktywny. Nigdy nie miałem kawałków poza płytą, więc nigdy nie miałem z tym problemu. Po prostu zawsze miałem tyle i tyle. Właśnie się zastanawiałem ostatnio na ten temat. No, ale naprawdę, jakoś tak mi się zdarzało, że po prostu dla mnie płyta była od A do Z. Wszystkie kawałki, które nagrywałem, były wymyślone tak, jak mają być i nie było żadnych gdzieś tam odłamków. Ale ja też nie robię raczej, wiesz, luźnych numerów, tak sobie, wiesz, no jak siadam robić na płytę, to robię na płytę i wiesz, nie chce mi się tracić czasu i energii, żeby po prostu zrobić sobie luźny numer, no bo wiesz, No tak. Jak siadam do płyty, to pracuję nad płytą i tyle. I już. Nie? I ile ci zajęło w takim razie? Jak tak usiadłeś i tak zacząłeś? No pół roku melanżu. No. Na pewno. No i poświęcenie pewne po prostu. Żeby wszystko było, wiesz. No tak. Musi być, jak życie, taki rap, tak? No, zmusiałem zacząć. Tak jest. Pół roku. Ona była przed Almost Famous napisana i przed Bon Soul'em, bo Bon Soul i Almost Famous to jest taki punk rock przecież z tym lajkiem. No tak. A Bon Soul jest taki, wiesz, letni. I ta płyta była przed tym pisana, na Bon Soul'u już ogarnięty, byłem już na 90 kilo ważyłem, więc wiesz, pojadłem też już trochę, wiesz, zaczął przyjmować się pokarm. Pokarm się już przyjmował, także wiesz. Słuchaj, czy to jest trochę jakiś... robiłem to. Kończysz jakiś etap tą płytą w swoim życiu? Jako, że postanawiasz umrzeć i pierwszy teledysk jest bardzo fajny, bardzo mi się podobał, jak oglądałem, ale czy to jest jakiś taki zamknięcie etapu? No bo sami artyści, którzy robią taką płytę, na przykład, nie wiem, czy Black Album, tak, czy właśnie w tym klimacie, że jest koniec jakiegoś, umierasz, czy Bonson urodzi się na nowo i zrobisz zupełnie coś innego na przykład, czy... W sumie nie mam pojęcia. Nie wiesz. Na razie nie myślę o tym, co zrobię następnego, bo to jest, wiesz, pierwszy raz w ogóle siedzę z płytą jeszcze tak długo
po premierze. Bo zawsze zazwyczaj jak była premiera, no to wiadomo, wywiady. I dla mnie dzień premiery to jest taki już dzień, że koniec, cześć, no już tak. Odcinam się od tej płyty i tak dalej. A z tą płytą dalej siedzę i jest cały czas świeży temat, cały czas się bardzo dużo dzieje wokół tej płyty, nie? Więc nie mam pojęcia jeszcze, co będę robił. Zainteresowanie mediów też chyba jest, a tak naprawdę pierwsze miejsce na Olisie, no to też jest... Dzisiaj bardzo się uczestniczyłem. To dzisiaj właśnie, dzisiaj. Więc to jest w ogóle niesamowite. I powiedz mi, no bo ja nigdy nie byłem pierwsze miejsce na Olisie. Spokojnie. Spoko, trochę urodziny. No trochę urodziny, no melanż, no wiesz, nie? W sobotę jest koncert premierowy w Szczecinie. Też o to miałem zapytać, to od razu powiedz. W sobotę jest koncert premierowy w Szczecinie, się naprawdę grubo zapowiada. Wiesz, ja się bałem, że na przykład... Ja mam coś takiego, że ja nie lubię na przykład, tak myślę, że dużo osób, wielu osobom jest to obojętne, albo po prostu nie obchodzi ich to, co robię i na przykład dlatego staram się jakoś przedłużyć ten proces zakładania grupy na Facebooku, bo teraz wszyscy zakładają, bo tam na przykład 15 osób będzie, no i co ja tak będzie głupio. Trochę głupio będzie, nie? I wiesz, i tak nie byłem przekonany, czy robić premierowy koncert w Szczecinie, bo przyjdzie 20 osób i to za premierowy koncert. Wiesz, no to sprzedało się w przedsprzedaży teraz ponad 200 biletów, także jest naprawdę kozacko. No to fajnie. Wiesz, przyjedzie, będzie fajna ekipa przecież, bo przyjadą chłopcy, wszyscy, którzy byli na płycie, przynajmniej w większości, tak, przyjadą. Planujemy fajny koncert, bo będzie ze mną jeszcze grał gitarzysta Kamil Sarnicki. Wiesz, mamy parę efektów wymyślonych. Także naprawdę spoko i czekam, nie? Bo się dobrze zapowiada i zaskoczony strasznie jestem tym, co się dzieje wokół. Bo może po prostu za mało wierzysz w swoją twórczość, no. Wiesz, ja też tak mam. Ze skrajności skrajność, nie? Z przewózki takiej i z wielkiej bani to nagle do takiego, wiesz, całkowitej skromności. Nie umiem wypośrodkować, nie? Słuchaj, no to jest też życie artysty. Ja ostatnio gadałem z Abdulem, ponieważ wyszła nowa płyta Justina Timberlake'a, którego jestem psychofanem i po prostu go... Widziałeś występ na tym? Widziałem. Fajny, co? Oczywiście, bardzo fajny. On zawsze pod względem koncertowym był dla mnie... Super, też go bardzo lubię. Bardzo dobry. No płyta oczywiście jest disowana, no bo wrócił do południa, nagrał country, ballady. Ja oczywiście tej płyty posłuchałem raz, faktycznie mi tam trochę nie weszła, drugi raz, trzeci, w tej chwili nie wyciągam jej z odtwarzacza, bardzo mi się podoba. Do czego dążę? Że artyści w pewnym wieku, w pewnym momencie swojej twórczości po prostu dojrzewają, tak? I każdy artysta robi płytę taką, jaką chciał zrobić, już nie. To, co powiedzieliśmy na początku, nie pod publikę, nie po to, żeby ktoś ją ewentualnie nawet na siłę kupił. Wiadomo, że Justin co nie zrobi, tak sprzeda miliony egzemplarzy i będzie miał tak, tak? U nas w Polsce jest trochę inaczej. I na pewno musimy się z tym liczyć, ale czy tak naprawdę musimy się z tym liczyć? Chyba też nie do końca, bo wydając w dużym majorsie, nie mówię o małych labelach, w takim jaki ty wydajesz, czy nie wiem, chociażby w NWJ, czy Prosto, czy właśnie 100%, no to gdzieś tam jest to zawsze taka ziomalska akcja, poniekąd, tak? Wiadomo, że się wydaje tą płytę, ona wychodzi, jest wyprodukowany gdzieś tam egzemplarze, ona się sprzedaje, jest fajna promocja, w tym momencie głównie w mediach społecznościowych, bo nigdzie indziej się tego nie robi, ale z kolei jakby, nie wiem, tą płytę wydać w dużym majorsie, no to wtedy oni powiedzieli, no nie, ale no słuchaj, no to nie ma sensu, no to musisz zrobić jakikolwiek kawałek, żeby tą płytę popchnąć, bo tak to my ci nie wydamy, bo to, no, no tak, co tak, to, tak, to, tak. To na kogo ta płyta jest? No tak. Dla ziomków nagrałeś? Tak, dla ziomków nagrałem, kurde, bo to jest rap, nie? I wiesz, tak sobie pomyślałem, że właśnie taki Justin nagrywając taką płytę, on może sobie zrobić coś jakiego, tak samo, nie wiem, nowa płyta Beyoncé, na którą jest 3/4 ballad, czego ja po prostu nienawidzę tych pościelówek, ale to są artyści, którzy dojrzeli. Może ta płyta właśnie też taka jest twoja, no, że po prostu ty dojrzałeś, postanowiłeś umrzeć, ale jednak dojrzałeś do tego, żeby nagrać taką osobistą płytę, bo ona jest osobista, prawda? Jest bardzo, no. No. No może tak. No właśnie to, wiesz, bo to w życiu każdego człowieka, moim zdaniem, przychodzi taki czas, a w życiu artysty, no już powinien przyjść taki oczyszczający czas. No i może za chwilę Bonson wyda płytę w kwiatki na przykład, wiesz, kolorowe, wszędzie tatuaże i będzie wesoły Bonson, tak, happy Bonson. Mam... No tak, jesteś kolorowy, to już myślisz, tatuaże jeszcze... Kwiatki na twarzy mam, także już... Tak. No to dalej to jest fajny kontrast w takim razie z tą bolesną czernią, umówmy się. Taką, bo ta czerń jest taka, wiesz, no. No widzę, jest wiem. Taka poważna, o, może poważna, nie bolesna. Słuchaj, a propos koncertu w Szczecinie, czy jakaś trasa już jest zaplanowana? Tak, gramy ostatni taki tour, się nazywa. Okej. W składzie ja, KPSN i Remo.
Więc fajnie. Bardzo fajna, wiesz, bardzo fajna ekipa, jeszcze będzie grał na supporcie. Rembol to jest też, wiesz, zajebisty małolat, który gra już często z nami na tych trasach. No i do od 16 lutego jesteśmy tutaj, zaczynamy trasę w Warszawie. Okej, właśnie miałem zapytać, gdzie będziecie grali? Metronom. Chyba. Metronom, nie znam tego lokalu. To chyba jakiś nowy, albo stary przekształcony na nowy. A gdzie? Znacie miejscówek? Gdzie to jest? Czy na Mokotowie? Czy centrum? Nie wiem, czy to Metronom jest. Wiesz, bo może jakieś głupoty gada. Dobrze, słuchaj, odeślemy na twojego Facebooka. Na fanpage'u wszystko jest, a kończymy trasę w kwietniu. Także wiesz, także trochę mamy tego grania. Mam zapytania na te festiwale teraz, także powoli to też się zapełnia. No i planuję z Bendem ruszyć w trasę jakoś wrzesień. Wiesz, takie... bo to jest zupełnie inny wymiar koncertów, nie? Tam sobie siądę na hokerze, ludzie nie muszą stać mi pod sceną, wiesz, ludzie nie muszą stać pod sceną i machać rękoma, mogą siedzieć przy stoliku, nawet lepiej będzie, wiesz, no fajny i sobie, klimat, sobie porapujemy, Roma pośpiewa, wiesz, bo dużo ludzi też pisze, że bardzo by chciała taki koncert, więc spróbujemy, nie? Słuchaj, zawsze w żywych instrumentach jest niesamowita moc, jeżeli chodzi o scenę, oczywiście, no, mniejsze wtedy są zarobki, no bo wiadomo, że trzeba opłacić, dać na chleb każdemu z muzyków, i to wiadomo, że trochę się ten budżet uszczupla, ale z drugiej strony dla sztuki, czegoś nie robi dla sztuki, dla artyzmu, dla tej fajności. Dobrze, słuchaj, bo już tam się nagle pół godziny minęło, jak z bicza strzelił, prawda? Dopiero co usiedliśmy, a już tak naprawdę musimy kończyć. Słuchaj, ja bym chciał oczywiście zobaczyć cię gdzieś tam za rok pewnie, albo za dwa lata, bo ty szybko nagrywasz te płyty, nie? Kiedy było ostatnio? Kiedy byłeś tutaj? Z rok temu? Półtora? Półtora roku. Półtora roku temu. No, tak naprawdę jesteś sprawnie nagrywającym płyty raperem. No, bardzo lubię to robić. No to jakoś, jest fajne. Jakoś, wiesz, robię sobie, teraz sobie mówię, że dłużej teraz odczekam, bo nie chcę się, wiesz, wypalić. Już się trochę czuję taki, że no nie mam pomysłu w ogóle na gościnną zwrotkę, nie mogę zacząć, nie? Ale pewnie minie miesiąc i zaraz coś zacznę dłubać, nie? Wiesz, już w planach jest Almost Famous, w planach są z Solpitem jakieś nowe rzeczy. Czyli jednak? Reedycję też będziemy robić wszystkich Bonsouli w jednym i do tego chcemy jeszcze coś dodać, po prostu, żeby, wiesz, fajnie, fajny mamy bardzo pomysł, jak się to nam uda, no to naprawdę będzie, wiesz, taka... Dla tych ludzi, którzy pamiętają jeszcze MySpace'y, to będzie, wiesz, to będzie taki kwiatek, nie? Bardzo się spodoba. No i zobaczymy, nie? Słuchaj, bo jeszcze tak patrzę, chciałem zapytać o koncerty, ponieważ A jeszcze jedna płyta przecież będzie, zapomniałem. Jeszcze jedna płyta, zapomniałem. O moich kolegach ze Szczecina. Nagraliśmy jeszcze płytę z Głową PMM i z Tekazytorem ode mnie z miasta, raperem. On był kiedyś też na mojej zresztą płycie, tej pierwszej z Matkiem. Co prawda śmiejemy się do tej pory z tego refrenu, bo się pół Polski śmiało z tego refrenu, ale to jest bardzo mój dobry, bardzo dobry kolega i no i mamy też zrobioną we trójkę taki, chcieliśmy coś na wzór Projektantów zrobić, wiesz, taki szczecińska, streetowa taka, na bitach KPSN znowu, bo akurat bardzo przypasił, troszeczkę inne klimatycznie zrobił te bity niż na tej płycie i wiesz, no i... To się dzieje. Także powoli, wiesz. Przypominam sobie, gadaliśmy o koncercie, przypomnę sobie też trasę Up in Smoke Tour. Nie wiem, może zróbcie, wiesz, zakład pogrzebowy, ty wyjeżdżasz karawanem, wjeżdżasz na scenę. Nie, no już nie ma co, aż tyle kusić losu, wiesz, no bo nie, i tak to już prawda. I tak już za dużo trochę. No ale słuchaj, zawsze by było, wiesz, urozmaicenie. Ja zawsze chciałem na takie koncerty chodzić i kiedyś mam nadzieję, że taki koncert mi się też uda stworzyć, bądź też trasę, żeby się działo po prostu, żeby tak jak na ten... U nas w Polsce już chyba nie było takiego żadnego koncertu jak Up in Smoke Tour, że tyle paru fajnych artystów, fajna scenografia i to wszystko jak w Ameryce. Czyli no, na polskie warunki by było też, myślę, że bardzo fajnie. No. Dobra, słuchaj, ja ci bardzo dziękuję serdecznie za wizytę. Dzięki za płytę. Oczywiście jedną płytkę mam, którą rozdam w muzycznym lunchu. Przypuszczam, że ona już będzie rozdana jak... Z DVD. A właśnie, bo to jest... I co jest na tym DVD? Powiedz. Na DVD, proszę ciebie, jest koncert. Koncert. Nasz z Bendem, z Romą i... I kiedy ten koncert był zarejestrowany?
Sam, no, jak płytę robiliśmy. Dopiero co? A okej, czyli po prostu zagraliście go? To jest taki nasz prywatny, wiesz. Dobrze, właśnie o to... Jest nagrane, no, zagraliśmy parę numerów, jest jakaś tam pogadanka, czasem mm-hmm. jakiś żart. O, wiesz, żarciki także, to także są zawsze. Ja się ich grałem, jak gdzieś żarcikami sypał w Giżycku ze sceny, więc ja się dobrze bawiłem, naprawdę. A lubię, wiesz, ja tak jak się zestresuję, to jadę jakieś... To gadasz po prostu. Ewela właśnie się śmieje, na przykład jak robiliśmy tego live'a przy okazji płyty Znanej Lubiany, to tam taki, wiesz, też stand-up jakiś mi się nagle ze stresu w ogóle zacząłem wymyślać jakieś dziwne rzeczy i zazwyczaj są one śmieszne, także... To może na stand-up jeszcze? O, jeszcze tam mnie nie było. Jeszcze tam było, to możesz tam być, słuchaj. Myślę, że miejsce się znajdzie dla Bonsona. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dzięki. Płytę na pewno posłucham, na pewno rozdam. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Jak nie na koncercie, to gdzieś w Polsce. I jasne. Kiedy koncert w Warszawie jeszcze przypomnicie? 16 lutego. Czyli za chwilę, za tydzień. Za tydzień. Czyli znowu jedziecie i na chwilę przyjeżdżacie znowu. Tak. Świetnie. Metronom, dobrze. No to ja jeszcze jakby sobie przypomnę, jak będę rozdawał płytę w Muzycznym Lunchu, na pewno przypomnę, żebyście wpadali po prostu, żeby pewnie. Żeby Bonsonowi nie było smutno, że przyjdzie 20 osób, tylko niech przyjdzie 600, albo 800, albo 1000. No. Nie wiem, jaki klub jeszcze, to jest duży lokal? Dość taki akurat. Okej, okay, no, świetne podsumowanie. Lokal akurat, więc mam nadzieję, że akurat wypełni się po brzegi. Dobra, dziękuję ci serdecznie. Dzięki. Moim gościem był Bonson. Ja was zapraszam oczywiście na drugą godzinę, w której kawałki naszykował, na którą kawałki naszykował DJ Abdul, więc będzie oczywiście rapowo, a my się słyszymy już niebawem, czyli w następnej audycji Numer Raz na Fali. Nie wiem, czy ktoś będzie gościem, czy ktoś nie będzie gościem, ale jak będziecie słuchać, to na pewno będziecie wiedzieć. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Elo. Czwórka. Brzmi dobrze.